Vlogmas, dzień 21. Cześć kochani, ja przed chwilą wstałam. Muszę się teraz troszeczkę ogarnąć, zjeść śniadanie i będziemy jechać do Daniela mamy. Muszę jej zrobić paznokcie już na święta. I na razie Wam się nie pokazuję, przyszłam tylko otworzyć kalendarz, więc otwieram. Jestem strasznie ciekawa, co tu jest, bo to jest mega mięciutkie. Więc sprawdzimy, co to takiego. Jakie milusie. Co to może być? Żeby było bardziej świątecznie, ale co to jest? Zaraz otworzę to i sprawdzę. Okej, mam. Wiecie, co to jest? To jest poszewka na małą poduszkę, ale ona jest tak mega mięciutka, naprawdę super. Taka polarkowa i oczywiście standardowo ciasteczko dla Lilki, więc za chwilę jej dam, a teraz idę się ubierać, malować i będziemy jechać. Kochani, dzisiaj się praktycznie w ogóle do Was nie odzywałam, ale to z tego względu, że mieliśmy Cię tak zalatany dzień i jeździliśmy, załatwialiśmy sprawy, dokupowaliśmy ostatnie prezenty, a teraz robiłyśmy z mamą łóżka i jutro jeszcze będziemy kończyły, a towarzyszyła nam ta panienka. Panienko, pomagałaś? Pomagałaś? Czy trochę spałaś? Więc vlog będzie łączony 21 i 22, bo tak jak mówię, mało co nagrałam dzisiaj. A zobaczcie na to, u nas już był Mikołaj i poustawiał prezenty koło kominka. Oczywiście kto jest najbardziej zainteresowany? Lila. Lila? Czego tam szukasz? Szukasz prezentu? A na osłodzenie sobie dzisiejszego dnia będzie krówka do herbatki. A co? Powiem Wam, że już tak ciężko będzie cokolwiek teraz nagrywać, no bo jest tyle rzeczy do robienia w domu, tyle przygotowywania i wszystkiego, że naprawdę to będzie nie lada wyczyń. Prawda, Wiki? Wiki? A może Ty będziesz nagrywała, jak mama będzie robiła jedzonko, co? Będziesz nagrywała? Pyza? Zobaczcie, jakie dzisiaj zdjęcie zrobiłam Wiktorii z kokardą i jaka mina, dzióbek normalnie. Patrzcie na to. Super wygląda, przesłodko. Vlogmas, dzień 22. I standardowo otwieramy paczuszkę, ale powiem Wam, że ja już wiem, co tam jest, bo to tak pachnie. To jest na 100% świeczka. Więc sprawdzamy, czy się nie mylę. Więc się nie myliłam i jest to świeczka o zapachu chyba piernikowym, tak. Więc dzisiaj taki prezent. Ja tymczasem idę się myć, malować i ubierać i widzimy się później. Ja już się umyłam, ale jak widzicie, jestem bez makijażu. Stwierdziłam, że dzisiaj znowu się nie będę malowała, bo i tak większość czasu pewnie spędzimy w kuchni, więc nie ma to najmniejszego sensu. Po kalendarze adwentowe zostały już tylko dwa prezenty. Czy Wy w to uwierzycie, że już tylko dwa prezenty zostały? Będzie mi tego mega brakowało. Kochani, powiem Wam, że ja właśnie jadę po Daniela, na chwilę sobie tutaj zaświeciłam, żebyście mnie w ogóle widzieli, bo już jest dość późno, jest 18.84, co ja w ogóle mówię, 34, on za 10 minut pewnie wyjdzie z pracy, więc ja tak powoli po niego już jadę. I dzisiaj też bardzo mało nagrywałam, ale niestety, wiecie, jak to jest przed świętami, jest dużo rzeczy do robienia i mam nadzieję, że uda mi się zmontować tego vloga z dwóch dni i nie będę musiała połączyć jeszcze jutrzejszego dnia, bo bardzo bym tego nie chciała. A tymczasem, tak jak ja Wam mówię, jadę już po Daniela i odezwę się do Was, jak już będę w domu.
Christmas tree. Yeah, Rudolph knows with his big red nose, he's keeping Santa company. I can't wait for Christmas. I feel the magic in the air. It's the greatest time, and it's yours and mine. You can see it everywhere. It's the time. Wróciłam, wzięłam prysznic i powiem Wam, że idę teraz myć malutką i kładę się spać. Mam nadzieję, że uda mi się zmontować jakoś tego vloga. Bardzo na to liczę. Także standardowo widzimy się jutro. Pa, pa! Jeszcze stwierdziłam, że pokażę Wam 23 z kalendarza i jest ona bardzo mięciutka, więc liczę na to, że to będą jakieś fajne, świąteczne skarpetki. Przekonamy się już jutro. Ale i tak, najbardziej ciekawa jestem 24. Tutaj wyczuwam kość taką większą od Lili. Jestem ciekawa, co to jest, czy to jakiś album, książka, no ciekawe.